Turino, kochani, jadę do Turino. Jak się wam to podoba? Mi się podoba. Ależ tu ładnie, jak się kręcę. Tam jakaś kolejka jedzie. O, znów się zachmurzyło, moi drodzy. Jadę w stronę Turino, kochani. A jakie tu miasta po drodze? Nie wiem, no kurde, jest tyle tego. Są takie małe te miasteczka, tu by trzeba było, wiecie co, z mapą w ręku jechać, a to nie da rady. Jakie ciekawe domki tam są, spójrzcie. Widzicie? Słuchajcie, jestem tutaj w Bergamo. Teraz idę na Stare Miasto zwiedzać. Mniej więcej patrzę, gdzie mój samochód, żeby mógł trafić. Hej. Nakręcać. Na razie to jest taka main, główna ulica z zegarem. Zaraz wam pokażę. Spójrzcie. Tu jest ta ulica do Starego Miasta. Wiecie co? Ale tu prosto jest, daleko ja mam samochód, ale prosto, bo cały czas idę prosto. Także nie będzie problemu z trafieniem. Na pewno.
No już się zbliżamy, ale to kawałek drogi jest, powiem. Muszę wam powiedzieć, że trzeba troszkę przyginać. Remontują stary kościół. Tego starego miasta w Bergamo. Ale tutaj naprawdę trzeba pod górę mieć siłę, żeby wejść. Takie uliczki wąskie. Knajpy i pamiątki. Bergamo, stare miasto. Dużo ułożenia tu jest, prawda? Beautiful. Stare miasto. Nie wiem, gdzieś tu pójdziemy. Thank you.
się już się złaziłem. Nachodziłem się to strasznie. No. Co to robić?